poniedziałek rano odbył się briefing prasowy z okazji otwarcia nowego biura poselskiego polityków Platformy Obywatelskiej. To wspólne biuro posłów Borysa Budki i Tomasza Olichwera. Jak dotąd funkcjonowały dwa biura tego ostatniego, w Zabrzu i w Bytomiu. Nowa lokalizacja to biuro przy ulicy Dworcowej. Lokal będzie otwarty w poniedziałki, środy i piątki. Będziemy tutaj dysponować się pomocą prawną. Będą dostępni wolontariusze, a także nasi asystenci. Ja natomiast będę dyżurował w każdy poniedziałek. Na spotkaniu pojawili się dziennikarze z lokalnych i regionalnych mediów oraz przedstawicielki Rady Miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka i Agnieszka Filipkowska. Przypomnijmy, że Tomasz Olichwer w ostatnim czasie zwrócił uwagę na brak konsekwencji władz w kwestii zamknięcia kopalń. Jego zdaniem wstrzymano pracę nie tych kopalń, w przypadku których było to najbardziej konieczne. W opinii posła przestój zarządzono jedynie w nieefektywnych kopalniach, wydobywających węgiel energetyczny, a pozostawiono te bardziej efektywne, wydobywające węgiel koksowy. Zasugerował również, że jest to pierwszy krok ku całkowitemu zamknięciu nierentownych zakładów z branży górniczej.